Stoję w kolejce, przede mną jakaś para. Przed nami jakaś laska, wcześniej wężyk starych bab. Laska się obraca i zauważa ją tą z pary i się zaczyna. Ewa? Klaudia? O ja, zajebiście się tak spotkać w mięsnym, hihi. Zajebiście, dawno się nie widziałyśmy. Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście, hihi. U Maćka i Magdy się widziałyśmy chyba. Nie byłam wtedy, nad morzem byłam. Z Moniką pojechałyśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić. No ale i tak zajebiście, no, no, zajebiście wyglądasz. Byłaś u fryzjera? Zajebiście. No byłam, dzięki, dzięki, wiem, zajebiście, hihi. Gość z pary milczy, stoi, lampi się w kiełbasy. Pochłania go myśl o suchej krakowskiej, chyba je liczy. Medytuje w mięsnym. Byłam u fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra, mówię ci. Dobry stylista to podstawa. Nie dowierzam. Zerkam na kolesia od kiełbas. On też chyba nie dowierza. Odpłynął do odległej mięsnej krainy. Wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywa wzroku od wędlin. Robotycznym głosem mówi. A światła miałaś włączone? Co? Czy miałaś włączone światła, mijania w samochodzie? Hihi, nie wiem, od fryzjera wracałam. Skąd ty go wytrzasnęłaś, Klaudia? Hihihi. Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszy, znów do kiełbas. Szkoda człowieka.